Pracownik do kontroli, kontroli trzeźwości. Od wtorku pracodawcy będą mogli zbadać swoich pracowników alkomatem bez ich zgody. W życie wchodzą nowe przepisy i surowe kary dla nietrzeźwych. Adam Malik. W krakowskim MPK żaden motorniczy i żaden kierowca nie wyjedzie na trasę, dopóki nie dmuchnie w alkomat. Jedynym powodem tych kontroli jest oczywiście bezpieczeństwo naszych pasażerów, no i innych uczestników ruchu drogowego. Ale żeby móc przebadać pracownika, MPK musiało mieć jego zgodę. Każdy prowadzący, który był zatrudniany w naszej firmie, musiał podpisać oświadczenie, że zgadza się dobrowolnie na to, żeby takie badanie trzeźwości było po prostu robione. Bez takiej zgody żaden pracodawca nie może zbadać pracownika alkomatem, nawet jeśli podejrzewa, że ten jest pijany. Od najbliższego wtorku to się zmieni. Pracodawca, wprowadzając odpowiednie regulacje, czy to do regulaminu pracy, czy do układu zbiorowego, ma kompetencje, żeby weryfikować trzeźwość pracownika bez jego zgody. Jest jeden warunek. Jeżeli jest to niezbędne dla ochrony życia i zdrowia pracowników lub innych osób, lub ochrony mienia. Badanie alkomatem nie może być formą represji wobec pracownika. Bardzo ważne jest to, że to musi odbywać się w sposób nieubliżający jego godności. Nowe przepisy mogą przyczynić się do zmniejszenia liczby wypadków. Najwięcej wypadków przy pracy jest w budownictwie, więc jeśli jeszcze do tego zniknie w ogóle prawdopodobieństwo, że pod wpływem alkoholu jest pracownik budowy, to myślę, że najbardziej skorzysta na tym branża budowlana. Nowelizacja kodeksu pracy nie budzi zastrzeżeń ani pracodawców, ani pracowników. Mamy wszyscy obowiązek być trzeźwi w pracy, więc taka rutynowa kontrola nie powinna być niczym zaskakującym.